Spadamy, spadamy. Witajcie na krótszym kanale, z tej strony Patryk Raven i startujemy serię Occupy Mars The Game. A wielu z was może się zastanawiać, przecież Raven, ty już w to grałeś. Mała cholero, tak. Ale grałem wersję Occupy Mars Prolog, czyli wersję recenzencką, jeszcze grubo przed wszelkimi testami. A teraz twórcy stwierdzili, ej, w sumie fajnie ogrywasz te gierki i fajnie to wszystko wygląda, masz tu pełną wersję gry, baw się człowieku, nagrywaj i miej swoje uwagi. Tak więc postaramy się ograć to w jak najlepszym stopniu. Ja dodatkowo pozwoliłem sobie lekko rozwinąć tutaj tą aspekty graficzne i stwierdziłem, że skoro gra jest słabo zoptymalizowana i mój komputer tego nie ciągnie, to służy mi ku pomocy GeForce Now, czyli gramy na full detalach ze wszystkim wersji darmowej. Przypominam, GeForce Now jest dostępne, tylko że musicie się kolejkować. Jeżeli byście grali w płatnej wersji GeForce Now, wtedy możecie grać bez limitów, chyba tam do 6 godzin w ciągu dnia. W 60 klatkach, my tu gramy w 30 klatkach z pełną grafiką. Dobra, tutaj... Aj, tutaj babeczka nam będzie dyskutowała w bardzo głośny sposób. Niestety. Będzie nas mocno przegadywała, no i nie da się jej przymknąć. Nie da się jej przymknąć. Kobito, cicho! Cholerny AI! Ja już wszystko zrozumiałem. Idź mi stąd. Dobrze. Zwolnijmy sobie. Troszkę pozwolę sobie ją ściszyć, bo mnie tutaj babeczka irytuje. No tak, jeżeli się AI rozgada, no to już jest po ptakach. My jesteśmy w takim rozbitym, tutaj widzicie sobie, podzie i powinniśmy się jak najszybciej zacząć rozbudowywać, bo tutaj czas to pieniądz. Więc powinniśmy szybko zlutować to, co znajduje się w skrzyneczkach. Tak, tutaj mamy jakąś drukareczkę, w której nic nie ma. Tutaj mamy pełno skrzyneczek, więc co jest, to pozbieramy. I chyba, ale nie jestem pewny, nie będę miał rowera. Czyli tego pojazdu. Ale zaraz zobaczymy. Mamy tutaj jakieś plejty, mamy small engine, czyli małe silniki. Tutaj możemy sobie butle pouzupełniać z tlenem. Mamy seed magazine, mamy planting toola. Mamy spectral detector, część pierwsza, czyli to, gdzie możemy znaleźć wodę. Mamy palniczek, mamy... Co to jest? Carbon dioxide, czyli dwutlenek węgla. Medkity na razie, a w sumie pozbieram wszystko. Pozbieramy sobie wszystko. I teraz tak, z narzędzi mamy kable gazowe i wodne. Mamy jackhammera. New item. Piękny, prawda? Mamy grindera, żeby mógł sobie pozyskać jakieś rzeczy ze śmieci. I tak naprawdę chyba tu już wszystko opędzlowałem. Chyba wszystko. Nie, czekajcie, jeszcze tu są dwie skrzyneczki. No tak, trzy nawet skrzyneczki. O, właśnie, solar panele. Śrubki, cement, elektronika i na końcu mamy żarcie, żeby w ogóle przetrwać. Więc musimy się wziąć za robotę. I teraz tak, to co oglądaliście ostatnio w mojej poprzedniej serii, o ile oglądaliście, to była taka wersja Very Soft, tak? Tam dużo rzeczy nie było. A teraz tutaj mamy jakieś czynniki naszej postaci, głód, jedzenie, stamina, zmęczenie, nasza pozycja, czyli koordynaty, poziom radiacji, baterie, oxygen bottle, woda, różny rodzaj hełmów i tak dalej, to fajnie porozbudowali. Jeśli chodzi o wiadomości, no to musimy po prostu przetrwać, tak? Oczywiście w grze dodali kampanię, ale kampania jest swego rodzaju tutorialem, więc tam też za dużo rzeczy nie odkryjecie. Powinniśmy wejść teraz w technologię i zacząć się mocno rozwijać. Te drzewka technologiczne też zostały bardzo intensywnie rozbudowane, co na pewno z wielu z was ucieszy, bo jest co robić. Powinniśmy teraz śmiało rozwijać wszystkie tutaj potrzebne rzeczy, idąc od podstawowej botaniki po lodówki i już dalszy rozwój to będziemy na bieżąco analizowali. Chemia, czyli chemistry, nie jest jeszcze do odblokowania. Elektryczność, mamy na razie bazową elektryczność, czyli mamy tylko kable, podłączenie i panele solarne. O ile w ogóle to mamy. Requires Unlocking Technology Workshop jest potrzebny. Później mamy materiały, czyli Basic Materials i mechanika, gdzie mamy Basic Mechanics.
Za dużo tego nie mamy. Doszło nam knowledge, czyli wiedza o samym Marsie, opisy atmosfery i wszystko to, co jest związane z lorem gry, więc jest co poczytać. Mamy Discover Tablets, czyli jeżeli byśmy znaleźli jakieś tablety od kogoś, to prawdopodobnie mamy tu jakieś nowoczesne technologie, no i oczywiście FAQ, czyli porady. Dodatkowo pojawia się sterowanie robotami i radar, czyli tak zwana mapa. My znajdujemy się na Elysium Planitia. Planitia. Elysium Planitia. Jesteśmy tu, w pobliżu nas znajduje się jakiegoś swego rodzaju baza, całkiem blisko, więc tam na pewno sobie zaraz to odwiedzimy, żeby zobaczyć, co tu jest. No i musimy planować trwanie i to nie będzie łatwe. Więc dobra, otwierajmy to dziadostwo. Niech no tu wyjdziemy. I teraz tak, tam jest, widzimy, jest jakaś baza w oddali. Mamy bazę w oddali, możemy kółkiem myszki przybliżać, oddalać. Mamy jackhammera, żeby pozyskać surowce. Dalsza baza znajduje się tam i przyznam wam szczerze, że my rovera już nie mamy. Na tym etapie rovera nie mamy. To jest smutne. Smutna wiadomość, bo tak naprawdę musimy teraz biegać od punktu do punktu i starać się po prostu przetrwać. Więc jedyne, co mogę zobaczyć, to na przykład, czekajcie, mogę sobie spróbować tutaj, co mamy. Open socketa. I tutaj możemy chyba ładować prąd, czyli musiałbym tu panel solarny dowalić. Zamknijmy sobie to. Muszę zobaczyć ważną rzecz, gdzie tutaj po prawej mi brakuje. To jest, w jaki sposób zdjąć hełm. Przechodzimy do kontroli, szybko szukam. Night Vision, Player, bla bla bla, poruszaj, put helmet, take off helmet, nie zdejmujemy helmeta. No dobra, to na razie hełmu nie będziemy zdejmowali, z jakiegoś powodu usunęli tą funkcję z gry. Tutaj mamy drukarkę 3D, gdzie możemy zrobić próby, tylko potrzebujemy surowce różnego rodzaju. Pack of screws, plate, cement mogę porobić, tylko jest potrzebny silikon i kalcjum, kable mogę porobić. I pytanie, czy jestem w stanie uzyskać te surowce. Tym bardziej, że tutaj nie mamy jakby grindera, który mógłby nam to wszystko zarezerwować, nie? Sprawić, że damy radę. Więc okej, wiemy, o co chodzi. Musimy pozyskać surowce, więc najpierw przejdziemy do tej bazy, która znajduje się tam. Liczmy na to, że coś znajdziemy, bo tu nie widzę żadnych zrzutów, tak jak w poprzedniej wersji gry. To mnie bardzo smuci, bo nie wiem, jak sobie damy radę. Może zaczniemy od jackhammera i sprawdzę w ogóle, czy da się cokolwiek uzyskać. Unknown ore ready to load. Więc chyba jackhammerem, jeżeli ja to mocno przejadę, to mi się uda coś z tego pozyskać. Jest silicon ore. Widzicie? Czyli tak czy siak muszę to ręcznie wszystko zbałamucić. Ale da się. Da się. To nie jest tak, że się nie da. Jakbyśmy mieli na przykład ładowarkę, a to ładowarką nie ma większego problemu, prawda? Bo wtedy ładujemy po prostu takie wielkie bryły i te pojedyncze surowce już same z siebie nam się tutaj wytwarzają. A ponieważ nie mamy żadnej ładowarki, rovera czy młynka, to musimy wszystko wykonać ręcznie, więc będziemy długo, długo grzebali sobie właśnie z takim jackhammerem, czyli młotem udarowym, tłumacząc na polski. Ale no widzicie, poprawili bardzo dużo. Chociażby już UI wygląda lepiej, już mamy więcej tych danych, mamy opisy, są statystyki postaci, też troszkę płynnie widzę, działa ta mechanika, czyli lepiej się po prostu steruje postacią, już nie jest to takie upierdliwe jak wcześniej, że nie wiadomo w ogóle, jakby się poruszać. Gra się rozwija, miałem mieszane uczucia co do tego, natomiast teraz, jak widzicie, nie wygląda to źle, a były od was komentarze, były komentarze, które ksuły i pluły, mówili, że nie rozwinie się, weź w to nie graj, bo szkoda czasu. A uwaga, cały czas są update'y, więc jakiś tam youtuber sprawił, że jednak gra się chyba rozpromowała, może jakiś inwestor wkroczył. Ciężko mi powiedzieć, ale nagle dostała buffa i to sporego buffa, więc stwierdziłem, że jak będzie chwila rest na jakiś czas, może jakiś update wyjdzie, to też jakiś odcineczek wam nagram, bo czemu by nie. Więc dobra, kończymy już tutaj bałamucenie tego dziadostwa i teraz pozbierajmy wszystko. Jeżeli przytrzymam klawisz Ctrl, lewy Ctrl, to mogę wszystko tu pozbierać. Mamy generalnie silikon. Sam silikon zebraliśmy, a tam były jeszcze inne rzeczy potrzebne.
ale z tym silikonem już będę w stanie cokolwiek zrobić, nie? Tego silikonu mamy 134, więc też źle nie jest. Pozostała rzecz, no to cóż, musimy podbiec do tej bazy i zobaczyć, co tam tak naprawdę leży. Mamy dużo życia, mamy dużo staminy, gorzej z wodą stoimy i z głodem, więc... Przerzućmy sobie na razie te kable i zróbmy porządek w skrzynkach. Mamy tutaj jeszcze wodę w zapasie, więc w razie czego po prostu sobie przerzucimy wodę. Mamy też butlę tlenową z zapasem, więc na spokojnie damy radę. Mamy tutaj jeszcze planting toola, mamy skaner i mamy blowtorcha do budowania, a jeszcze jest mi potrzebne coś było. Skaner, nie, właśnie skaner i blowtorch. No to tak musimy zostawić. Na razie musimy tak zostawić i na koniec dajemy prunt. Prunt jest najważniejszy, a pozostałe rzeczy to są tak naprawdę składniki do budowy. Ok, więc wodę i żarcie jeszcze mamy, więc na spokojnie przeżyjemy. Przejdźmy sobie w takim razie do tej tutaj tymczasowej bazy i zobaczmy, co tu się skrywa. Co mamy w tej bazie? No bo właśnie, widzimy, te bazy są opuszczone. Bazy są opuszczone i tak naprawdę zbyt wiele rzeczy my tutaj nie możemy zrobić. Dlatego, że już to wszystko po prostu nie działa. Więc jest tak uszkodzony ten sprzęt, że nawet jakbyśmy chcieli to wszystko ponaprawiać, to się po prostu nie da. Widzicie, mogę tu otworzyć coś, mogę wziąć jakiś tablet i Bóg wie, co z nim zrobić, mamy jedzonko. Jeżeli wezmę ten tablet do ręki, no to się okazuje, że ten tablet, gdzie mi go dało? A tablet found in abandoned basin may contain useful information and blueprints. Okej, czyli może on zawierać ze sobą jakieś ciekawe informacje, tylko pewnie będę musiał go naprawić. Mamy backpacki, z którymi nie da się nic zrobić. Mamy latarkę pod klawiszem F, więc się rozejrzyjmy. Mamy jakieś tutaj skrzyneczki, szafeczki. Tutaj jest circuit board. W tych szafeczkach, skrzyneczkach nic nie ma. Tutaj mamy kolejny circuit board. I tutaj mamy Dubson, nic tu nie ma. I tu znowu będzie jakiś tablet. Nie, circuit board, ale już bez tableta. Skrzyneczka, żółte rozumiem się otwierają i tutaj będą jakieś skarby. Steel plate'y. Circle vent, możemy sobie obracać. Niektóre rzeczy są, widzicie, pewnego rodzaju aktywne. Natomiast średnio mi na tym zależy, żeby teraz się bawić, bo jednak tutaj gramy na czas. Gramy teraz mocno na czas. Każda sekunda zabiera mi, że tak powiem, życie. Mamy monitory, mamy, co my tutaj mamy, jakieś tam boksy, nie boksy, mamy toolsa. To wszystko jest tak naprawdę do porozbierania, to nie są surowce, które ja będę potrzebował. Czy na przykład monitor, więc tak czy siak sobie tu wrócimy. Fire extinguisher. Dehydration, Boże, jestem już odwodniony. Dobra, tędy wlazłem, może pójdziemy sobie na front. I zobaczymy, czy tu jestem w stanie otworzyć te wrota. Tak bardzo odwodniony nie jestem, dopiero tak naprawdę zaczynam przymierać głodem. Więc będzie dobrze. To jest mała baza z pięterkiem, więc którędy bym nie wyszedł, to po prostu bym wyszedł na zewnątrz. Niemniej jednak są tu bardzo ważne rzeczy, na przykład to. Coś, co ja mogę zeskrapować. Upgrade your grinder to be able to grind this object. A, widzicie, nie mogę tego zeskrapować. Tutaj leży żarełko. Jeszcze na ziemi widzimy. Ktoś tutaj chyba w popłochu uciekał, więc gdzieś jeszcze na ziemi możemy poznajdować jakieś rzeczy. Tutaj możemy skrzynki poprzerabiać. Co dostajemy? Processing punt i small pipe, czyli małe rury i trochę żarcia. Upgrade grinder. Dobra, zrozumiałem. Trochę steel plate'ów. I aluminium plate'y i... nie wiem, co mi z tego wypadło. Chyba nic. Czyli generalnie będę musiał latać za takimi skrzynkami i po prostu skrapować, tak? Bo w teorii... Wyobraźcie sobie, że dostaje się tutaj do środeczka. Dostaje się po prostu do środeczka i wyciągam to, co jest najcenniejsze. Tu jeszcze mamy jakąś skrzynkę. Zobaczmy, co jest w środeczku. O, właśnie bolcy. Bolcy. I tą skrzynkę od razu też mogę rozebrać. No bo przecież jak w środku były skrzyneczki, te ilości śrubek pewne, no to jeszcze rozbierając będę miał dodatkowe surowce. No i jaki jest plan? Plan jest taki, że muszę znaleźć wodę. Muszę znaleźć wodę i przy wodzie będzie moje miejsce w ogóle na rozwój. Na rozwój mojej bazy. Tylko że problem polega na tym, że nie mam nic przygotowane de facto.
Okej, już mi tam płacze, że jestem już godny skonania. Skończmy tą robotę. Skończmy tą robotę i muszę wrócić tutaj do mojej bazy. I teraz tak, biorę ze sobą mój skaner, potem jeszcze tu wrócę, no spokojnie. Muszę znaleźć źródło wody. Okej, dystans mamy 240 metrów. Gdzieś mi tam wykryło tą wodę. 213 metrów. Ja w tym momencie biegnę sprintem, co pewnie mnie troszkę odwadnia. Ale spokojnie, damy radę, damy radę. Oczywiście zrobimy sobie jeszcze zapis gry. Tutaj damy sobie krótsza seria. Dobra, zapisz. Jest krótsza seria, żeby nie było, bo czasami chwila nieuwagi, po prostu śmierć rają, postać umiera. No i dobra, i mimo wszystko, jak ja nawet tam podejdę, tak? To pytanie brzmi, czy jestem w ogóle w stanie cokolwiek zrobić. Przyjrzyjmy się temu. Rozwiń wszystko. W tym momencie czas gry nie leci, więc jeżeli chcemy odsapnąć i się zastanowić, jak najbardziej włączamy tabulator. Możemy zrobić młyn. Możemy zrobić młyn, który będzie mi pozyskiwał wodę. I mamy wszystkie surowce do tego potrzebne, więc jak najbardziej młyn musimy zrobić. Musimy zrobić sobie panel solarny. I to nawet bym powiedział, że chyba muszę zrobić dwa. Bo tu jest jeszcze light pole. Pytanie brzmi, czy dwa? Bo młyn sam w sobie już posiada panel solarny. Więc ja bym postawił panel solarny tutaj. Myślę, że w tym miejscu pierdykniemy. Damy sobie od razu tutaj pod czwóreczką mamy blowtorcha. Ja go sobie tutaj rozbuduję. No wiem, że jestem odwodniony, spokojnie. I teraz tak, pod szósteczką weźmiemy sobie prąd. I ten prąd sobie pociągniemy tutaj do poda. I dzięki temu będziemy mieli w ciągu dnia zasilanie. I o to mi chodzi. Czy jestem w stanie zrobić baterię? Na to wygląda, że dupson, nie jestem w stanie zrobić. Może na przykład smałą tą hydroponiczną jakąś farmę w środku. W środku nie jestem w stanie nic zrobić, więc ja tak czy siak muszę jak najszybciej rozwinąć... właśnie, technologię. A z tego co słyszałem, dostałem jakiś punkt i dostaliśmy w mechanice punkt przez to, że kopałem. Czyli mogę zrobić spectral detector i jackhammer, co mnie średnio ratuje, no ale coś muszę zbudować, tak? A nie, to już mamy, czyli blowtorcha mogę zrobić. A potem będziemy mieli większy detektor, grinder i all-terrain vehicle, czyli będę mógł zrobić sobie ATV, czyli kładzika. No dobra, no to tutaj skoro mamy ten punkt, to tak czy siak musimy pójść w blowtorcha. Więc to nam się udało. Tutaj mieliśmy już punkty prawie, więc tak czy siak będziemy musieli kopać, kopać, jeszcze raz kopać. I będziemy mieli dostępny transformator. Oraz workshopa będę mógł zrobić, więc dużo nam nie brakuje. Dużo nam nie brakuje. Tutaj ten panel solarny niech mi zasili. A ja w tym momencie sprintem biegnę jak najszybciej do pola, w którym znajduje się woda. Ta woda znajduje się tu bardzo daleko w oddali, jeszcze 70 metrów. Best water bearing place found. Build well. Okej, zrozumiałem. Czyli tutaj musimy postawić młyn wodą, z wodą. Dobrze, to bierzemy sobie blueprinta, bierzemy sobie wella. I na razie go tutaj gdzieś postawimy, tak? Prąd musi iść z tej strony, woda musi iść z tej strony. Ja nie lubię, jak to jest wysoko stoi. Możemy sobie na takim obniżeniu tutaj dać. I to pod takim lekkim kątem, prawda? I tutaj sobie weźmiemy teraz o, że zbudujemy sobie. Jeszcze tutaj mogliby poprawić oczywiście ten aspekt tworzenia, bo to widziałem, te starsze gry to mają takie fajne te animacje tworzenia, a tutaj po prostu się kolorek zmienia, nie? Dobrze, i tutaj możemy sobie wodę teraz podpić. Źródło puste, no dobrze, że jest puste, a produkujesz w ogóle to? Nie produkujesz. 6 litrów, fill water bottle, fill oxygen bottle, nie mamy. Wodę potrzebujemy zrobić tak. I teraz wody będę miał dużo, tylko hunger jest. Hunger mamy na maksa. No enough water. Dobra, ale to już działa, więc wodę będziemy pozyskiwali tylko w ciągu dnia, więc jesteśmy w stanie przetrwać. Gorzej z jedzonkiem. Z jedzonkiem musimy sobie jakoś poradzić, więc póki co wodę mamy, z hungerem to mamy po prostu zapasy żywności, nie? I tutaj jest trochę Lipton, bo mamy tego żarełka
Całkiem niedużo. Gdzie tu jest nasze żarełko? Żarełko, żarełko, żarełko. Nie widzę tego mojego żarełka. Cement, gas plate. Gdzie jest żarełko? First aid kity. Tu jest food. Dobra, to proszę consume. Dało mi całkiem dużo, więc przeżyjemy. Przeżyjemy, czyli generalnie to mi zregenerowało, mieliśmy tam 20%, 50%, czyli to mamy jeszcze na 4 dni. Na 4 dni przetrwania. Brzmi groźnie i faktycznie jest groźnie. Jest bardzo groźnie, więc liczę na to, że jakoś sobie kurde damy radę. Dobra, w takim razie musimy pozyskać więcej surowców. Ja zacznę kopać i zapadnie zmrok. A z wami prawdopodobnie będę się chyba widział w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. Chociaż znając was, to wy chcecie widzieć wszystko, co się dzieje. Bo tak naprawdę największe smutne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy nie nagrywam, więc cóż. Niestabilne połączenie, co? Co coś tu wyskoczyło? No właśnie, właśnie o to chodzi. O to chodzi, że jak człowiek nie nagrywa, to nagle jakieś wydarzenia się tu pojawiają. No nic, dobra, to dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!